Głęboka studzienka na Wójtowej Roli, Krakowiaczek 1 i wiele innych ludowych przebojów w niedzielne popołudnie rozbrzmiewało przy szczecineckim zamku. W niedzielę odbyło się tam drugie szczecineckie spotkanie z folklorem. Przyjechało 11 zespołów. Gwarantujemy świetną zabawę przy muzyce ludowej. Jakie to są zespoły? To są zespoły z powiatu szczecineckiego i nie tylko. No między innymi kapela Darskowiacy, Dąbrowiacy z Rusinowa, nasze zespoły wszystkie z gminy, z powiatu, także naprawdę będzie kolorowo i ciekawie. Jaki to będzie repertuar? Co usłyszymy? Repertuar przede wszystkim ludowy, z racji tego, że to jest przegląd zespołów ludowych, więc no musimy się nastawić na tą naszą muzykę ludową. Powiedzmy, co w tej muzyce ludowej jest, że słuchają jej starzy i młodzi? No przede wszystkim jest to nasza muzyka rodzima, więc no warto ją kultywować, słuchać. No porywa do tańca, wbrew pozorom, naprawdę można potańczyć, pobawić się, pośpiewać, bo to są słowa znane wszystkim. Także zapraszamy, naprawdę. Powiedzmy jeszcze, o co walczą zespoły? Walczą o nagrodę pana starosty, ponieważ pan starosta objął patronat tutaj nad naszym przeglądem. Jest to nagroda pieniężna w kwocie 500 zł. Jest też nagroda pieniężna za drugie miejsce ufundowana przez pana wójta i za trzecie miejsce przez pana przewodniczącego Rady Gminy Szczecinek. Darskowiacy, Darskowo, koło Złocieńca, zespół, gdzie są i młodzi i starzy. Tak jest, zespół nas działa od 11 lat. W Szczecinku jesteśmy drugi raz, bardzo cenimy ten festiwal, pięknie się przyjął w zeszłym roku. Mieliśmy drugie miejsce w zeszłym roku bez 0,5 punkta. Cudownie nas przyjęła tutaj właśnie mieszkańcy Szczecinka. Przepięknie było. Bardzo gratulujemy dla Swojaków z Sitna za piękną organizację tego zespołu. Macie w zespole nie tylko starszych, ale i młodzież. Czym ich ściągacie? To znaczy tak, powiem, że mamy młodzież, tylko że teraz mamy wakacje i część młodzieży dzisiaj nie ma z nami. No a ściągamy naszą ludowością, naszymi przepięknymi strojami darskowickimi, takimi nietypowymi, bo są to stroje specjalnie zaprojektowane przez byłą panią dyrektor Romę Kowalewicz ze Złocieńskiego Ośrodka Kultury, także no jesteśmy tacy nietypowi troszeczkę. No właśnie, ja usiłowałem ten strój dopasować do jakiegoś regionu i nic mi z tego nie wyszło. No właśnie, dlatego, że to jest region darskowicki, którego pan nie zna. A przepraszam, znam. Tak, także w razie co to zapraszamy do nas, żeby poznać nasze Darskowo, zobaczyć jak działamy, jaką mamy świetlicę, ile mamy pucharów zdobytych przez zespół. I tak jak mówię, no śpiewają panowie, mamy kapelę, która przygrywa dla zespołu. Ostatnio gościliśmy w Radiu Koszalin w liście przebojów ludowych, także utrzymywaliśmy się tam kilka miesięcy. No zapytajmy teraz młodych, co spowodowało, że jednak tą muzykę ludową pokochali? Wydawałoby się, że tylko rock, punk, coś tam jeszcze. To znaczy, pierwszy raz zobaczyłem Darskowiaków na dożynkach, więc bardzo mi się spodobało, jak śpiewali. I to było dla mnie takie wow, że jednak nie tylko jest pop, rock, ale też polska piękna muzyka ludowa, którą warto kontynuować i podążać za tradycjami polskimi, za tym wszystkim, co nasi dziadkowie nieśli w dobytku. No i właśnie ten instrument taki trochę nietypowy. No również, tak. Również to dzięki panu instruktorowi zdarzyło się tak, że Konrad zagrasz na kontrabasie. No to ja powiedziałem, dobrze, może być. I tak jakoś gram już z 2 lata w Darskowiakach. I co, i pozostaniesz w tym zespole? Myślę, że tak. Znaczy, planuję wybrać się na studia, ale w niczym to nie będzie przeszkadzało na pewno, żeby dalej grać i być w zespole. Mamy tutaj jeszcze najmłodszą chyba uczestniczkę tego zespołu. A ty w jaki sposób trafiłaś do zespołu? Babcie są, powiedz. To są moje babcie i to babcia. Od babcie namówiła, tak? Czyli babcia cię namówiła, tak? Tak. A powiedz, jaką muzykę lubisz słuchać? Tak na co dzień? Nie, ona inne słucha. Na pewno innej słuchasz, prawda? Różne. Różną. A tą ludową też lubisz? Tak.
Bornes-Ulinowa organizuje przegląd zespołów śpiewaczych w Wieleniu, a Szczecinek pozazdrościł, organizuje u siebie. I co, nie żal? Pewnie, że jest nam bardzo żal, ponieważ u nas tyle jest zespołów, są Jarzębiny, są Wrzosy, Borieńskie Podlotki, w tym roku kończą 10 lat, to my. No i żal nam, dobrze by było, jakby też takie coś się organizowało i byłoby tak. No tu właśnie w Szczecinku jesteście który raz? My w Szczecinku to pierwszy raz jesteśmy. W ubiegłym roku nie dowierzaliście, że będzie coś takiego? No nie dowierzamy, po prostu nie zauważono nas. Ach, nie zauważono was. A co dziś zaprezentujecie? No to jest nasza tajemnica, proszę posłuchać. Dobrze, a proszę powiedzieć, co w tej muzyce ludowej jest, że tyle zespołów, tyle ludzi jest w to zaangażowanych, śpiewa, gra, słucha? Co jest? No po prostu powiem tak, my śpiewamy w ogóle, to śpiewamy folklorystyczne piosenki, śpiewamy takie 60-70, prawda? No a cieszymy się to, co robimy, jesteśmy szczęśliwe. Pana Krzysia się proszę teraz dowiedzieć, czy on jest zadowolony. No właśnie, co w tej muzyce ludowej jest, że się, chętnie się śpiewa, słucha? Proszę pana, muzyka ludowa jest muzyką łatwą. Jesteśmy już ludźmi, że tak powiem, wiekowymi, nie ubliżając paniom tutaj, bo my to się tym nie przejmujemy. Jest to sposób na jakieś ładne spędzenie, dobre spędzenie wolnego czasu. Oderwanie od codziennych jakichś tam obowiązków, bo jako emeryci też jakieś tam obowiązki przecież mamy. A tu po prostu no, człowiek może się w jakiś sposób samorealizować chyba. To też jest ważne w naszym wieku, prawda? A czy gracie i śpiewacie dla siebie czy dla ludzi? Śpiewamy dla ludzi, ale uwaga, no, dla nas też to jest oderwanie od codzienności. Staramy się, żeby ludzie też z tego mieli jakąś przyjemność, nasze tam małe, większe społeczności, ale dla nas to też jest jakaś odskocznia od codzienności. Także ja bym powiedział, śpiewamy i dla siebie, i dla ludzi. Yeah.
zachodzie serce, hej, na wschodzie zakochanie, na zachodzie serce. Pochyliła się wisienka z rana do wieczora. Czemużeś mi, miła moja, smutna, niewesoła? Czemużeś mi, miła moja, smutna, niewesoła? Dzień dobry, witamy wszystkich Państwa na drugich szczecineckich spotkaniach z folklorem. Tak jak w zeszłym roku Pan Starosta wspólnie z Panem Wójtem obiecali, tak spotykamy się w tym roku. Mam nadzieję, że nie po raz ostatni, to znaczy nie mam nadzieję, tylko zapewniam Państwa, że to nie jest po raz ostatni, ponieważ no, taką deklarację otrzymaliśmy w zeszłym roku, że ta impreza stanie się imprezą cykliczną, więc mam nadzieję, że nam się troszeczkę rozrośnie ta impreza i będzie większa. Będziemy mogli gościć więcej zespołów. W tym roku, no muszę nas wytłumaczyć, jesteśmy ograniczeni czasowo z racji tego, że w tym właśnie miejscu odbywała się i odbywa, dzisiaj jest ostatni mecz, Strefa Kibica i no niestety, im więcej zespołów, tym dłużej w czasie, a musimy tutaj zwolnić plac, ponieważ mecz jest o 21:00, więc zagorzali kibice się pewnie tutaj pojawią wcześniej, żeby sobie pozajmować dobre, widoczne miejsca tutaj na Telebim, żeby mieli dobrą widoczność. Także mam nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się w większym gronie. I chciałabym też powiedzieć, że patronat nad naszą dzisiejszą imprezą objął Pan Starosta. Niestety już z tego miejsca muszę usprawiedliwić Pana Starostę, miał jakiś pilny wyjazd, więc jest osoba, która tutaj Pana Starostę będzie reprezentowała, ale to za chwilę. Serdecznie witam wszystkich mieszkańców powiatu szczecineckiego, wszystkich gości, którzy przybyli tutaj do nas spoza terenu powiatu szczecineckiego, spoza miasta Szczecinek. Bardzo serdecznie zachęcamy do wspólnej zabawy. Naprawdę będzie wesoło, kolorowo i przede wszystkim ludowo. Chciałabym powitać również wszystkich gości zaproszonych. Może powiem tak ogólnie, bo jest to naprawdę spora lista tych gości, którzy nas tutaj wsparli w tym roku, w tym naszym przedsięwzięciu. Na pewno bardzo serdecznie chciałabym powitać
nieobecnego, ale jest przedstawiciel starostwa powiatowego, pana starostę Krzysztofa Lisa, który, jak już wspomniałam, objął patronat, no i jest też fundatorem głównej nagrody tutaj w naszym przeglądzie. Witam również pana wójta gminy Szczecinek, pana Ryszarda Jasionasa wraz z małżonką, który jest fundatorem nagrody za drugie miejsce. Witam panią zastępcę wójta gminy Szczecinek, panią Edytę Wieleba-Matyśniak wraz z małżonkiem. Też wiem, że są wśród tutaj nas. Fundatorem trzeciej nagrody za trzecie miejsce jest pan przewodniczący rady gminy Szczecinek, pan Henryk Wyszomirski. Zatrzymały go sprawy rodzinne, ale na pewno się pojawi na naszym przeglądzie. Serdecznie chciałabym powitać, tylko nie widzę w tłumie, pana dyrektora z Samorządowej Agencji Promocji i Kultury, pana Kamila Klimka, który w tym roku wyjątkowo zaangażował się osobiście w organizację tego przedsięwzięcia, za co jestem mu bardzo wdzięczna i serdecznie dziękuję. Dziękuję również pani Małgorzacie, pani kierownik tutaj Centrum Konferencyjnego Zamek, która też nas tutaj bardzo mocno wspierała w tym przedsięwzięciu. Na całą logistyczną tutaj kwestią czuwała pani Ela Nawrot. Nie mogę jej nie wymienić, ponieważ naprawdę spędziła dużo czasu tutaj na tym placu w ostatnich dniach. No i witam wszystkich, naprawdę wszystkich, którzy w jakiś sposób, w jakikolwiek sposób przyczynili się tutaj do tego, że jesteśmy. Tak jak już wspomniałam, jest to w formie przeglądu, są ufundowane nagrody, więc nie może zabraknąć szanownego jury. Jury dzisiaj obraduje w składzie pani Agnieszka Orłowska, pani przewodnicząca. Pani Agnieszka jest wicedyrektorem szkoły muzycznej, która znajduje się za państwa plecami, tutaj mamy niedaleko. Jest nauczycielem sekcji rytmiki. W jury zasiada również pani Katarzyna Oleś, która jest dyrektorem Wydziału Promocji i Kultury właśnie w Starostwie Powiatowym. W jury zasiada również pan Andrzej Prokopowicz, który jest nauczycielem w szkole muzycznej, uczy sekcji trąbki, prowadzi zespół dziecięcy Prokop Band i jest założycielem jazzowej grupy Dixie Band, która, już zareklamuję tutaj od razu, 30 lipiec, jak dobrze pamiętam, też będzie impreza w Szczecinku właśnie w nucie jazzowej. I jeszcze nie widzę, ale jest czwarta osoba też w jury, pan Marcin Jaczewski, jeszcze go nie ma w tej chwili, ale dojdzie do nas. Również uczy w szkole muzycznej i uczy śpiewu. Witamy państwa bardzo serdecznie. Cieszymy się z tak licznej frekwencji. W sposób szczególny witamy zespoły folklorystyczne, które w tym roku też zechciały przyjechać na nasze spotkanie. Pani Marzena w zasadzie wprowadziła nas tutaj w szczegóły. W związku z tym życzymy państwu dobrej zabawy, miłego odbioru, zespołom powodzenia podczas przeglądu. I rozpalajmy tą pogodę dzisiaj muzyką i śpiewem, żeby nam nie przeszkodziła tak jak w zeszłym roku. Na razie jest wszystko w porządku. Tutaj zespół Swojacy zamówił świetną pogodę i się tego trzymajmy, bo klaskajmy, rozgrzewajmy tę atmosferę, żeby chmury rozgonić. Proszę państwa, spotkania z folklorem, przepiękna inicjatywa zespołu Swojacy, który już po raz drugi organizuje ten przegląd. Wydaje się, że kultury nigdy nie za wiele, ale tej kultury nam potrzeba i to przede wszystkim w powiecie, w naszych miejscowościach, w naszych miasteczkach. Życzę wszystkim miłego odbioru. Widziałem też wielu turystów, którzy dojechali. Dziękuję za przybycie. Proszę państwa, drugie szczecineckie spotkania z folklorem uważamy za otwarte. Bardzo dziękujemy.
Tym samym myślę, że rozpoczniemy nasz przegląd. Ja również oczywiście nie zapomniałam o zespołach, o Państwu, tylko miałam po prostu w scenariuszu to w dalszej kwestii, żeby Państwa serdecznie przywitać, podziękować za to, że zechcieliście przyjąć zaproszenie od nas na nasz przegląd tutaj w dzisiejszą niedzielę. Mam nadzieję, że wszyscy zaprezentujecie się, na pewno wyśmienicie. Odrobina takiej rywalizacji zdrowej, myślę, wskazana jest, także życzę udanych występów, no i przypodobania się jury. Witamy Państwa serdecznie. Prosimy o wyrozumiałość, bo zakupiono nam dwa nowe instrumenty. Postaramy się na nich zagrać. Zabito, dziewczyno, cóż ci to, pewnie twoje siwe wołki zabito. Obróć moje wołki na nas stała, ja ci buziaka zaraz. Oj zaraz, oj zaraz, 77 razy raz po raz. Oj zaraz, oj zaraz, 77 razy raz po raz. Poleciał Jasio na Bukowinę, od lana wołki prosił dziewczynę. Dziewczyno, cóż ci to, pewnie twoje siwe wołki zabito. Dziewczyno, cóż ci to, obiecałaś siwe wołki zabito. Mama tu żonie w najlepszej chęci, ale mama chodzi w chęci. Dziewczyno, zagraj go, obiecałaś siwe wołki zabito. Ciganko, dziewczyno, zagrajko, obiecałaś, obiecałaś, ciganko, dziewczyno, zagrajko, obiecałaś, obiecałaś, ciganko. Uciekaj dziewczyno, bo cię pomogą. Ty mi buzi dasz, ja ci buzi dam. Ty mnie nie wydasz, ja cię nie wydam. Modre oczy miała, modrymi się śmiała, modrymi mrugała,
niebo przebiją. Gęsi za wodą, kaczki za wodą, uciekaj dziewczyno, bo cię pomogą. Ty mi buzi dasz, ja ci buzi dam, ty mnie nie wydasz, ja cię nie wydam. Nie siadaj, nie gadaj, nie zalecaj mi się. Nie siadaj, nie gadaj, nie zalecaj mi się. Ja majątku nie mam, nie podobam ci się. Ja majątku nie mam, nie podobam ci się. Pytam, czy majątek miała. Ja ci się nie pytam, czy majątek miała. Jeno ci się pytam, czy mnie będziesz chciała. Jeno ci się pytam, czy mnie będziesz chciała. O, chciała, chciała, ale nie takiego. O, chciałabym, chciała, ale nie takiego. Ładnego, zgarnego, chłopca szykownego. Ładnego, zgarnego, chłopca szykownego. Ten nasze chłopaki to parowe. Zgrabna, a ta z pierścionkami. Ta ładna, ta zgrabna, a ta z pierścionkami. Ta jeszcze ładniejsza, bo ta z talarami. Ta jeszcze ładniejsza, bo ta z talarami. Te nasze dziewczyny jedną wagę mają. Te nasze dziewczyny jedną wagę mają. Na prawo, na lewo, serca rozdawają. Na prawo, na lewo, serca rozdawają. Dziękujemy! Dziękujemy bardzo zespołowi Serenada z Czarnego. Brawa jeszcze, poproszę, żeby nam to słońce tutaj się rozjaśniało i świeciło. Dziękuję bardzo. Przed nami wystąpi zespół Turowianki z Turowa. Zespół działa, już spojrzę w ciągę, ale chyba 38 lat, tak, zgadza się. Dla nich też najważniejsze to śpiewać, bawić publiczność, lubią to robić. Robią to od 38 lat, więc myślę, że skutecznie, skoro chcemy, żeby byli z nami. Utwory, które zaśpiewają dla nas, to Powiadają ludzie, Stoi Andzia w ogrodzie, Oj zagraj mi muzyczko. Powitajmy panie gromkimi brawami, no i pana. I życzę miłego słuchania. Przygotuje się zespół, już mówię, Ostrowianie z Ostrowca. Oh!
Thank you.
bardzo zespołowi Ostrowianie z Ostrowca. Na scenę zapraszam borneńskie podlotki z Bornego Sulinowa. Przypomnę tylko, że po mojej prawej stronie, po Państwa lewej, znajdują się kiermasze. Tam podejrzewam, że są jakieś też wyroby spożywcze, jakieś nalewki widzę. Także zapraszam do obejrzenia, do zakupu pamiątek z dzisiejszego przeglądu. Zapraszam na scenę zespół Borneńskie Podlotki. Zespół działa od 2006 roku. W tym roku obchodzi swoje 10-lecie działalności. Mają na swoim koncie wiele nagród. Nagrali dwie płyty również. Mamy jedną. W 2014 zespół odbył kilka koncertów w Austrii na zaproszenie przez lokalne władze. Także też koncertuje zespół w Europie. Dzień dobry Państwu, witam mi bardzo serdecznie. Szczecin.
kwiaty rozkwitają i słychać kaku śpiew. Szczecinek, a Szczecinek, gdzie jest jeszcze tani wróg? 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 Moja Janeczka z Podielenina urodziła.
na koncie ta. Trochę nieśita, ale wzór dziewczyna, a wszyscy ją królem na co. Dziękuję bardzo zespołowi Borneńskie Podlotki z Bornego Sulinowa. Teraz zapraszam na scenę jedyny zespół, który dzisiaj śpiewa u nas tutaj a cappella. Jest to zespół Jagody z Niedalina. Zespół istnieje od 1977 roku, czyli jak dobrze obliczyłam 39 lat w tym roku. Od początku jego istnienia kierownikiem jest pani Anna Bichun, która jest do dziś w składzie zespołu. A zaśpiewają dla nas. Za czarnym lasem, gdzie szumi gęsty las, piękna jest nasza ojczyzna. Proszę o gromkie brawa dla pani. Wioska leżała, ta piękna Marysia, jak róży kwiatuszek gąski pasała. Ta piękna Marysia, jak róży kwiatuszek gąski pasała. Jak gąski pasła, piękne piosenki zawsze śpiewała, żeby mi mama jakiegoś chłopca pokochać dała. Żeby mi mama jakiegoś chłopca pokochać dała. Nad Bystrą rzekę przyjechał do niej Jasieńko młody. Jeszcze nie widział żadnej dziewczynie takiej urody. Jeszcze nie widział żadnej dziewczynie takiej urody. Tak mi serduszko do ciebie, Maryś, zastukotało. Pewnikiem zaraz na całe życie cię zakochało. Pewnikiem zaraz na całe życie cię zakochało. Razem, Jasieńku, tylko na ciebie okiem spojrzała. Za oblubieńca na całe życie ciebie wybrała. Za oblubieńca na całe życie ciebie wybrała. Gdzie szumi gęsty las, tam w cieniu starych drzew, gajowy chatkę ma, a w niej córeczki dwie. Gajowy chatkę szczep, dziewczęta cudne ma. Urodny jakby leśny kwiat, nad chatką szumiał las. Urodny jakby leśny kwiat, nad chatką szumiał.
gdy rankiem wczesnym stał, liść mi kołysze wiatr, słoneczko wzeszło już wśród leśnych długich gwiazd, do źródła bardzo zespołowi Jagody z Niedalina. Tyle Państwa jest, a takie słabe te brawa, no ale dobra. Proszę się poprawić. Kolejny zespół, zapraszam na scenę, Jarzębiny z Jelenia. Zespół istnieje i działa od 2003 roku. Od szóstego, przepraszam. Chciałam powiedzieć, że w tym roku również obchodzi dziesięciolecie swojej działalności. Z takich najważniejszych wydarzeń to zespół Jarzębiny jest organizatorem wiosennego pikniku folk, który odbywa się w miesiącu maju. I tam muszę powiedzieć Państwu, że to jest już chyba szósty z kolei był i rozrósł się do gigantycznych rozmiarów, ponieważ udział w tym pikniku bierze 40 zespołów. Także ja mam nadzieję, że u nas też dojdzie do takiej liczby. Zespół współpracuje również z zespołami ludowymi z Białorusi i Estonii. I w 2015, tutaj muszę pochwalić zespół, ponieważ został wyróżniony medalem za zasługi dla kultury polskiej od ministra kultury i sztuki. To było w 2015 roku. Zapraszam do posłuchania, a utwory, które zespół dla nas wykona, to Szedł sobie chłopiec, Za górą, Jak ja do dziewczyny. Znowu zapomniałam powiedzieć, że kolejnym zespołem, który się przygotuje do występu, to jest zespół Dąbrowiacy z Rusinowa.